Czas Bożego Narodzenia to również czas podsumowania mijającego roku. Dla naszej gminy był chyba bardzo dobry, bo wszystkie praktycznie inwestycje, które były zaplanowane, a było ich bardzo dużo, zostały praktycznie dokończone. Myślę, że mieszkańcy powinni być zadowoleni, bo dużo dróg zostało zrobionych. Została oczyszczalnia skończona i oczywiście świetlice również. Swój rok 2019 podsumowali także mieszkańcy gminy Korfantów. Dużo nowych wrażeń, dużo nowych doświadczeń też. No, uważam go za udany. Mam nadzieję, że 2020 będzie lepszy, jeszcze lepszy. Dobry. Nie można narzekać, bo troszkę tam ze zdrowiem różnie po trochę, ale generalnie wszystko było okej, także nie ma co narzekać. Pieniądze wystarczą, jest co jeść, pić, także tylko się cieszyć. Piękny rok. Przechodzimy do następnego. Bywał ciężki, ale generalnie jak wychodzimy na plusie, szczęśliwi, wszyscy jesteśmy razem, także wydaje mi się, że jest dobrze. No na pewno był udany. Oceny są fenomenalne, to na pewno. I dużo w Korfantowie się działo. Mieszkańcy na koniec roku doceniają również pracę samorządu. Burmistrz tyle nowych rzeczy daje. No wóz strażacki, tak? To jest najważniejsze. Do tego była jeszcze altanka, była dzięki niemu zbudowana. No cóż, więcej rzeczy. No najlepszy burmistrz jak do tej pory. Radosna atmosfera świąt sprzyja serdecznym życzeniom. Dużo zdrowia najważniejsze. No i pomyślności dla całej rodziny, dla rozwoju gminy, dla wszystkich mieszkańców. Zdrowia, szczęścia spędzonych w gronie rodziny tych świąt. Zdrowia, radości, miłości, wszystkiego, co tylko każdy sobie marzy. To myślę, że będzie spełnieniem świąt. Zdrowia, szczęścia, pomyślności. Tyle wystarczy w życiu, nie? Szczęścia, radości, miłości w rodzinie, spokoju i odpocząć od polityki. Rodziny, chwil, spokoju, no i takiej beztroski w sumie najbardziej. Żeby to były takie radosne święta, a nie takie na mus. Wszystkiego dobrego, zdrowia przede wszystkim, zgody, zdrowia. To najważniejsze, jak się ma zdrowie, to się ma wszystko. I pieniądze, i szczęście, i wszystko. Przede wszystkim zdrowia. Zdrowia, pomyślności, co jeszcze? No szczęścia ogólnie. Tego, żeby naszym dzieciom i wnukom dobrze się układało. Pieniędzy. No, to przeważnie wszystkim się przydaje, prawda? Zdrowia przede wszystkim, to jest najważniejsze. Zdrowia, szczęścia, no i wszystkiego dobrego, aby się działo. Życzenia dla mieszkańców gminy oczywiście składa przewodniczący w imieniu przewodniczącego i całej Rady Miejskiej w Korfantowie. Wszystkiego najlepszego z okazji świąt Bożego Narodzenia. Zdrowych, spokojnych świąt dla wszystkich mieszkańców gminy i oczywiście wszystkich najlepszych marzeń spełnienia i na nowy rok również wszystkiego najlepszego. Nowy rok na pewno będzie lepszy od poprzedniego, bo mieszkańcy gminy Korfantów mają na to sprawdzoną receptę. Dawać dobro. Dajemy dobro, otrzymujemy dobro od innego. W jaki sposób? W jaki sposób? Chociażby nawet się uśmiechnąć do drugiego człowieka i już od razu jest lepiej. Przestać się spierać beznadziejnie. Uśmiech na twarzy i wesoło, żeby było. Więcej takiej życzliwości między jednym a drugim człowiekiem. I będzie dobrze. Dobroci dla ludzi, jeden do drugiego. Więcej życzliwości i wydaje mi się, że to wystarczy. Uśmiechać się to na pewno. I mieć super humor. To najważniejsze. Oby szampański humor utrzymał się wśród mieszkańców cały 2020 rok.